choć w postrolnikowej wirtualnej rzeczywistości bohaterów tej edycji jest dosyć gęsto, bo wiadomo, trzeba ten moment zainteresowania maksymalnie wykorzystać, bo jak przekuwać fame na followersów to tylko teraz, to w ślubie od pierwszego wejrzenia uczestnicy niestety nadal muszą milczeć, mimo, że finał był przecież we wtorek wieczorem, ale tylko na playerze, a dla produkcji najważniejsi są jednak widzowie przed telewizorami i to oni i telewizyjny harmonogram odcinków obowiązują uczestników tej edycji, choć widać wyraźnie, że niektórzy wręcz nie mogą się doczekać, żeby zdradzić co u nich. Aneta nawet zablokowała komentarze, żeby część fanów z playera nie spoilerowała odcinka finałowego fanom z telewizji, pisząc jej liczne gratulacje. Ją zresztą też chyba najbardziej męczy dodawanie lokalizacji Warszawy, kiedy cały czas jest już w strzelnie i nawet do zdjęć musi szukać kątów, po których trudno będzie rozpoznać, że to nie jest mieszkanie Roberta. Choć w sumie teraz mieszkanie ich dwójki. W finale Aneta deklarowała, że na koniec czerwca przeprowadza się do Roberta, a trochę już czasu od czerwca minęło. Ja wiem, że niektórzy uważają, że skoro Aneta dodaje im Warszawę jako lokalizację, to oznacza, że już się z Robertem rozstali i sayonara pozamiatane, ale z tego co wiem, to im nie wolno nie tylko zdradzać, ale nawet i sugerować, jak skończy się program. Do finału w telewizji muszą milczeć. Później to już wiadomo, rób ta co chce ta, wolna Amerykanka, ale za zdradzenie zakończenia grożą im podobno kary finansowe. Aczkolwiek Strzelno to nie jest na tyle duże miasto, żeby dało się w nim ukryć tę dwójkę. Zwłaszcza, że można wejść do salonu Roberta i spotkać tam Anetę. To nie jest tak, że ona się ukrywa i wchodzi przez okno od tyłu, żeby jej tylko nikt nie widział. No przecież oni normalnie funkcjonują, nikt im tego nie zabroni. Zresztą jakby mieli im zabronić, to byłoby to trochę chore i produkcja musiałaby zapewnić im środki do życia i tak dalej, albo wysłać ich na 3-miesięczne wakacje poza Polską na czas emisji. Generalnie ludzie gadają i mówią, że widują ich w Strzelnie, że są razem. I mało tego, że się nie rozstali, podobno Aneta nawet jest w ciąży. A wiecie, dziewczyna jest szczuplutka, więc za wiele się tam nie ukryje. Czyli, że albo Thermomix Roberta ją tak dobrze karmi, albo faktycznie ta para weszła na kolejny etap i spodziewa się potomka. Nie, żeby nie wspominali w jednym z odcinków o chęci posiadania wspólnych dzieci. Bo wiecie, Julia i Tomasz też o tym rozmawiali, a wiemy, jak to się u nich skończyło. Zjedli pizzę, zapili piwem i rozjechali się do swoich domów. Tylko, że Aneta i Robert to inny case, bo oni po 2 miesiącach znajomości raczej ani razu się nie pokłócili. Chociaż wiadomo, że jak się mieszka oddzielnie, w dodatku w innych miastach, to nie jest o to tak łatwo, kiedy mieszka się pod jednym dachem. Wspólne mieszkanie zdecydowanie sprzyja kłótniom, zwłaszcza na początku, także teoretycznie mogliby na takim etapie stwierdzić, że jednak się nie dogadują i finalnie się rozstać. Tyle, że nie to mi ludzie w mailach pisali. Jednak ciąża Anety nie jest jakimś super szokującym newsem. Najciekawszym natomiast jest informacja, jakoby Kasia, która jak wiemy na finale zakończyła związek z Pawłem po miesiącu od decyzji, że chce z nim spędzić wiele pięknych lat, podobno miała zażądać od Pawła alimentów, z racji tego, że po rozwodzie jej standard życia się pogorszył. I jest to o tyle abstrakcyjne, że pomijając fakt, że małżeństwem byli 2 miesiące, z których jakieś 2 tygodnie mieszkali razem w jej mieszkaniu, tegoż małżeństwa tak na 99% nie skonsumowali. Chyba, że w noc poślubną, bo później to już przecież był tylko wstręt, obrzydzenie, Paweł nie był w jej typie, a później doszła jeszcze borelioza. I okazało się, że Kasia nadal nie odłączyła się od swojego żywiciela, tudzież żywicielki, z którą łączyła ją 31-letnia pępowina. Ogólnie dużo tego. I to przecież Kasia zakończyła to małżeństwo, bo to ona po miesiącu okazjonalnych randek powiedziała Pawłowi, że jednak po dłuższym zastanowieniu się ona nie chce mieć męża ani dzieci. Bo Paweł, co jest w sumie jeszcze bardziej abstrakcyjne, wcale nie chciał się z nią rozwodzić. Ogólnie ten gość jest niesamowity. Mieli jeden dobry dzień w całym małżeństwie i tym dniem był ślub.
Resztę czasu to był dramat, a on i tak chciał z nią być. W każdym razie, jak wiadomo, po tym jak pary nie rozwiodą się na finale, gdzie ten rozwód załatwiłby im prawnik produkcji i jedynym co musieliby zrobić byłoby stawienie się wyznaczonego dnia w sądzie, jeśli jednak nie zdecydują się wtedy na rozwód, to już produkcja ma ich gdzieś i sami muszą się z tym bujać. Jak wiadomo, niektórzy uczestnicy przeszłych edycji faktycznie bujają się z tym do dzisiaj, także Kasia i Paweł również musieli zorganizować sobie ten rozwód na własną rękę. No i pojawiły się te plotki, że Kasia chce od męża alimentów, a że Paweł mówił, że i w końcu od tego jest mąż, żeby płacić, to wiadomo. Chociaż oczywiście nie wiadomo, czy te plotki są w jakimś stopniu prawdziwe. Pierwsza wersja historii była taka, że Kasia miała zażądać alimentów ze względu na to, że w trakcie pandemii straciła pracę. Do tego zachorowała na boreliozę, dlatego pogorszył jej się stan życia i skoro się rozwodzą, to ktoś musi jej ten stan wyrównać. Jednak niedawno pojawiło się zdjęcie trochę jakby w odpowiedzi na przynajmniej część tej plotki i na tym zdjęciu widać Kasię w pracy, a konkretnie na stoisku na bazarze, jak coś sprzedaje. Więc teoretycznie pracę ma. Wyraźnie widać też na jej Instagramie, że nie odmawia żadnych propozycji współpracy, bo reklamowała tam już co najmniej kilka firm. Nie wiadomo jednak, czy robi to za barter, czy już jej za to płacą. Trudno orzec, jakiego formatu jest ona obecnie gwiazdą. Jakby się skumała z Markiem z Rolnika, mogliby wspólnie coś podziałać na TikToku. Choć Marek na razie nie pozwał Eli o alimenty, niestety nie udało mu się też ogarnąć ślubu. Kolejną sprawą jest fakt, że Kasia i Paweł nadal śledzą się na Instagramie, więc trudno sobie wyobrazić, że kłócąc się w sądzie śledziliby się na Instagramie. Chociaż patrząc na Pawła w programie, być może nadal liczy, że będzie z Kasią, której się odmieni i nagle zechce męża. Trudno więc powiedzieć, czy w ich przypadku Instagram jest wyznacznikiem ich dobrych kontaktów. Fakt, że pracuje na bazarze, też zresztą nie przeczy temu, że plotki o alimentach są prawdziwe. Także pożyjemy, zobaczymy, może po telewizyjnym finale któryś z nich zdecyduje się, żeby zabrać głos. Tymczasem dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie, czy Kasia miałaby szansę na alimenty od Pawła po ich telewizyjnym małżeństwie? I czy sądzicie, że Aneta i Robert faktycznie już spodziewają się dziecka? Sekcja komentarzy czeka, tymczasem miłego weekendu życzę.